Jesteśmy na gali Człowieka Wolności Tygodnika Sieci. Została nim w 2017 roku prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Jak pan, panie pośle, ocenia ten wybór? No pozytywnie, no bardzo wzruszająca ta gala jest. Dużo ciepłych słów. Jedno, co trzeba powiedzieć, to to, że pani prezes jest odważną kobietą, która wiedząc, że cały hejt europejski będzie na nią skierowany, podjęła się obowiązków. Wielki szacunek za to i stanęła na wysokości zadania. Mam nadzieję, że Trybunał przyspieszy trochę obroty swoje i że szybciej będą sprawy rozpatrywane niż dotychczas. Natomiast powiem, że jeżeli chodzi o sieci, o tą galę, to ja mam własne wspomnienia. Jeszcze politykiem nawet nie byłem. To były pierwsza i druga... Ale już przedsiębiorcą. No, przedsiębiorca do urodzenia, natomiast pierwsza i druga gala jeszcze na Nowym Mieście była. Dzisiaj wspominaliśmy sobie z braćmi karnowskimi, jak to było. Nikt z nas wtedy nie zakładał, że tak się Polska zmieni. Dzisiaj to wyraźnie było artykułowane, że od tamtego momentu do dzisiaj żyjemy w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innym otoczeniu. Wtedy narzekaliśmy na zmonopolizowane media, narzekaliśmy na codzienne lekceważenie polskości. No powiem, że takie wzruszające momenty. Nawet nie wiedziałem, że tak czas szybko leci, prawdę powiedziawszy. Panie pośle, a mamy już dzisiaj tę wolność, o której mówimy. Gala to jest Człowiek Wolności, tytuł Człowieka Wolności. Czy my dzisiaj w Polsce możemy mówić już o tym, że mamy tę wolność? Jeszcze sporo pracy przed nami. Przede wszystkim musimy nauczyć się korzystać z wolności. To nie jest tak, że ktoś wyjdzie i powie, macie wolność, tak? To ludzie się niestety pozabijać mogą. Ta wolność musi być powiązana z demokracją i z taką wzajemnym nauczeniem, wzajemnego szacunku ludzi do siebie. Będzie ciężko, bo jest na świecie coś takiego jak PO. A PO nie zna pojęcia wolności, nie respektuje go? Ostatnio mam wrażenie, że PO nie zna przede wszystkim pojęcia dobrego taktu i wtedy, kiedy Polskę atakują, oni stają po stronie atakujących. To jest po prostu nieznośne barbarzyństwo polityczne. A co to jest wolność w pańskim mniemaniu? Wolność to jest możliwość wychowywania własnych dzieci we własnej ojczyźnie w taki sposób, żeby nikt nie mógł im powiedzieć, rodzicom, jak mają to robić. Rodzice sami powinni być dumni ze własnej ojczyzny, z własnego państwa i powinni przekazywać tą dumę swoim dzieciom. To jest wolność. Pracujmy dla tej ojczyzny, budujmy ją potężną, a mam wrażenie, że Polska, jak dzisiaj to było powiedziane, jest niebrzydką panną na wydaniu, jak to jeden z PO-wców powiedział, a piękną panną, o którą się będą zabijały państwa świata. Nie tylko dzielną, ale piękną i mądrą, powiedziała prezes Julia Przyłębska. Tak jest. I wojowniczą do tego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję.